Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie. To już mój szósty program świąteczny. Dzisiaj pokażę Wam stylówki moich widzów. To będą dwie stylóweczki, ale będę te stylówki pokazywać też później w następnych programach świątecznych. Pokażę Wam niektóre moje prezenty świąteczne, które kupiłam, a także coś dla mnie. Oraz krótki haul eko kosmetyków. Zapraszam. No i tak, kochani, ubranie, w którym jestem, to jest propozycja jednej z moich widzek, Ewy. Pozdrawiam, Ewa. Świetny pomysł, moim zdaniem. Ewa powiedziała, że ta stylówka to będzie taki mini prezent świąteczny. No więc, Ewa, Twoja propozycja uważam, że jest super, naprawdę. No i nawet zaczęłam się wahać, czy nie ubrać się tak na imprezę świąteczną, bo mi się to mega podoba, a ostatnio jest mi strasznie zimno i trochę się zastanawiam, czy właśnie nie wybrać tego golfika, który jest z kaszmirem, jest taki fajny, cieplutki pod szyją, zamiast tego, co planowałam wcześniej, co miało dekolt. No i w sumie chyba nawet nie wiem, czy tak właśnie nie zrobię. Zobaczcie, według mnie super, super pomysł, tak to wygląda. Według mnie super pomysł właśnie ten czerwony golfik, świąteczna biżuteria oczywiście, czerwony pasek zamszowy, spodnie z wysokim stanem z H&M-u i te moje ukochane szpilki Michael Kors są mega wygodne, naprawdę, już to mówiłam na pewno. No i z tyłu tak się to prezentuje. Naprawdę, jestem bardzo, bardzo dumna, ale widzę, że Ewa właśnie ma fajne pomysły. Także naprawdę spoko stylowa. I te spodnie są bardzo, bardzo wygodne. Chociaż powiem Wam, że z racji tego, że mam dość kobiece kształty, trochę ciężko mi się je zakłada, ale później jest już super, bo one są tutaj luźne, tylko przejście przez ten bardzo wąski pas jest i zamek jest ciężkie, a później już jest ok. Później jest bardzo wygodnie i nawet powiem Wam, że czuję się w tym fajnie, super. Jest bardzo dobrze. Także super punkt za tą stylówę. Jest super, naprawdę. Kochani, no i druga stylóweczka. Sugestia też jednej z widzek, Kasi. Kasia mi dała nawet chyba kilka już takich fajnych pomysłów, ale tym razem wrócę też do tych świątecznych, no bo akurat dzisiaj mi wpadło, żeby pokazać Wam stylówkę z tą sukienką welurową z jedwabiu i wiskozy, w takim może nie do końca świątecznym, ale to bardzo modnym kolorze. No i przepiękny świąteczny materiał, prawda? Uwielbiam tą sukienkę i dużo osób chwaliło właśnie, że jest przepiękna i uważam, że to jest prawda. No i do tego stwierdziłam, że ponieważ nie znalazłam oversize'owego kardigana, mam kardigany, ale one nie są takie w stylu oversize, no i niestety mam jeden taki długi, ale on w ogóle nie jest w kolorach tej sukienki i stwierdziłam, że to będzie fatalnie wyglądało do tego po przymierzeniu, no i ale mam oversize'ową narzutkę, która zresztą jest też aksamitna i fajnie, bo ma kolory tej sukienki w sobie. No i zobaczcie stylóweczkę. I też fajnie, super i bardzo wygodnie. To jest przemiła i to jest znowu ten sam materiał, co sukienka w ogóle, bo to jest też wiskoza z jedwabiem. Także jest bardzo milutki, jest to nawet ciepłe, chociaż to nie jest tak ciepłe jak kaszmir, ale te naturalne materiały sprawiają, że no i aksamit sam w sobie, że właśnie to naprawdę fajnie, przyjemnie się nosi bardzo, nawet w zimie. Także super, nie wiem, jak się Wam to podoba. No i do tego dobrałam te moje oczywiście takie opalizujące szpileczki, ale fajne kozaki, nawet czarne, wysokie, takie wąskie, też by moim zdaniem robiły robotę, albo niestety takich nie posiadam, ale uważam, że do tego też fajnie wyglądałyby takie za kolano obcisłe kozaki właśnie z takiego zamszu. Gdybym miała odpowiednie, na przykład w jednym z tych kolorów tu występujących, albo na przykład brązowe, też przepięknie by według mnie wyglądały. Albo czarne, albo właśnie o, jakieś takie rude, być może w bordo. Też byłaby to rewelacyjna stylówka. Co sądzicie? Piszcie, jak te stylówki moich widzek Wam się podobają, bo mnie bardzo, powiem Wam. I chyba będę robić co jakiś czas właśnie stylówki
zasugerowane przez widzów. Także jeśli macie jakieś pomysły na ciuchy, które pokazuję, albo które pamiętacie z moich vlogów, to piszcie, bo to naprawdę może być całkiem fajna zabawa dla nas na moich programach. Zapraszam. Kochani, idźmy dalej, bo szczerze powiem Wam, że jestem bardzo dzisiaj zmęczona, bo nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że nie. Bo w weekend miałam bardzo zajęty, w sobotę była premiera płyty, za którą bardzo Wam dziękuję, że pisaliście, chwaliliście i oczywiście osoby, które napisały i zgłosiły swój udział, swoją chęć otrzymania płyty, ją dostaną. Jeszcze ta płyta jest w druku i tak jak mówiłam, ukaże się w styczniu. Naturalika nie myśl i dostaniecie ją pocztą. Wszyscy, którzy przyślą adres, moi subskrybenci, oczywiście aktywni i zgłoszą tą chęć, nadal mogą ją otrzymać, także piszcie, jeżeli chcecie płytę dostać. Oczywiście za darmo, także i z autografem moim i zespołu, także zapraszam jeszcze raz. I kochani, w sobotę właśnie była ta premiera, w niedzielę, wczoraj nagrywaliśmy z Teatrem Loch Camelot teledysk świąteczny do piosenki Basi Stępniak-Wilk, przepięknej piosenki, taka kolęda krakowska czy pastorałka krakowska i uważam, że będzie super widowisko, także też będę Was zapraszać na ten teledysk, zobaczycie jak występujemy, jak składamy Wam życzenia świąteczne na życzenia na Nowy Rok, nasz teatr z Krakowa. Ale powiem Wam, że no, nagrania są męczące, jest to wspaniała też zabawa, ale jest to męczące i dzisiaj już odczuwam zmęczenie tego weekendu, dlatego postaram się teraz skracać i wszystko pokazywać Wam, ale nie będę przedłużać już. Kochani, pokażę Wam teraz kilka rzeczy właśnie takich świątecznych gadżetów, które znowu dorwałam w lumpeksach. Niektóre będą na prezenty, albo na konkurs, albo na moich przyjaciół, znajomych, rodziny. Także nie powiem, dla kogo to są prezenty, żeby nie zdradzić, żeby ta osoba miała jednak jakąś tam niespodziankę. Z wyjątkiem jednym, bo już ta osoba wie, że to otrzyma, ponieważ to było takie troszeczkę zamówienie, zlecenie. No to tak, pokażę Wam prześliczną i super rzecz, którą kupiłam dla dzieci na konkurs w Lumpeksie. To jest taki misiu, bo zobaczcie w jakim cudownym pudełeczku, naprawdę to jest przepiękne. Za tego misia zapłaciłam chyba 8 zł. Coś w tym rodzaju. On jest nowy, zobaczcie, to nie jest żadna używana rzecz. Tu jest metka normalnie jeszcze. I to jest przecudowne, zobaczcie. Taki kochany misiu w pudełeczku, w czapce świątecznej. Tu pisze ho, ho, ho. Podobno prawidłowo jest już mówić pisze, także to nie błąd. I co? Niespodzianka, bo pod spodem w pudełku, pod tym misiem jest mini książeczka, no to jest po prostu boskie dla mnie, zobaczcie, pisze tu carte blanche i to jest bajeczka A Grey Bear with a Blue Nose, no po prostu rewelacja i faktycznie to jest książeczka z ilustracjami, taka malusieńka, można ją przeczytać po angielsku, co prawda, ale no dla dzieci ze szkoły moim zdaniem super, też można przy okazji potrenować język, nauczyć się czegoś nowego z takiej mini książeczki, a super gadżecik. No i ten misiu jest w ogóle prześliczny i takie, to jest wszystko takie świąteczne, piękna dekoracja do dziecięcego pokoju moim zdaniem. No już nie mówiąc o tym ślicznym pudełku, naprawdę. Kochani, no takie rzeczy można kupić w Lumpeksie, także zapraszam do Lumpeksów, nawet tych, co ja chodzę. Kochani, zobaczcie, foremeczki za 3 zł, foremeczki do ciasta, to będzie piękny dodatek do prezentu, ciasteczka, pierniczki w kształcie choinki. Podejrzewam, że dużo taniej niż w sklepie, chociaż takie gadżety nie są jakieś bardzo drogie w sklepach, ale tak jak mówię, to są takie fajne mikroprezenty albo mini dodatki do większych prezentów. No i teraz moi drodzy, następne rzeczy na nagrody, nowiusieńkie. Podejrzewam, że to są rzeczy z Primarka, podejrzewam, że jakieś towary, które tam w jakiejś ilości zostały producentowi i po prostu do niektórych lumpeksów, niektóre sieci większe lumpeksów takie rzeczy zakupują jako taki outlet. No i super, bo są bardzo fajne, zobaczcie, to są takie reniferki i one naprawdę były bardzo, bardzo taniutkie. No na pewno by mi się nie udało czegoś takiego kupić ani w Primarku, ani w żadnym innym sklepie za tą cenę, to jest dosłownie kilka złotych i prześliczne są. Tu jest jakiś jednorożec w czapce
w ogóle odjechany w czapce takiej świątecznej. No i te reniferki takie pluszowe mają bardzo milutkie, są w dotyku. Będą przesuper nagrody właśnie za różne konkursy świąteczne. No i kupiłam jeszcze takiego pięknego jelenia, zobaczcie. Naprawdę takie ozdoby nie są aż takie tanie w sklepach, bo to jest ładnie wykonane, to jest taki srebrny jeleń na choinkę i kosztował mnie bodajże 4 zł. Myślę, że to nie jest jakaś duża różnica między tym a sklepem, pewnie kilka złotych różnicy, ale jest z drugiej ręki. Być może nawet nowy, ale ktoś go nie chciał, a ja go chcę, bo mi się bardzo podobają jelenie na choince. Albo robię z tego właśnie super świąteczne stroiki. Moi drodzy, co tu jeszcze mamy świątecznego? Okej, jeszcze mam jedną rzecz świąteczną. Nowa, też nowiuśki zestaw, był zaklejony, ale go odkleiłam, żeby Wam pokazać. Znaczy odkleiłam tą taśmę, bo pudełko jest nienaruszone i tak dalej. No i taki super zestaw, też fajny dodatek, albo fajny taki malutki prezent symboliczny dla kogoś. Solniczka i pieprzniczka świąteczne. Zobaczcie, to jest nowiusieńkie, to jest nigdy nieużywane. Tak jak mówię, było zapieczętowane i zapłaciłam za tą rzecz 10 zł. Tak jak mówię, kupuję w Lumpeksie, bo mogę. No i super, zobaczcie, taki super. Na jednym jest pingwinek na czerwonym tle, drugi jest niebieski z niedźwiedziem polarnym w takim świątecznym szaliczku. Też przesuper sprawa według mnie. Naprawdę, mi się to podoba, sama bym sobie to zatrzymała, ale mam za dużo gratów. Tak więc dam to komuś, kto się będzie cieszył z takich fajnych, świątecznych gadżecików. No i teraz przejdę już do hola ekokosmetyków. Kochani, ja nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy oglądaliście moje dwa poprzednie hole kosmetyczne. Ja bardzo zwracam uwagę na czystość składów, na to, żeby kosmetyki nie miały takiej chemii inwazyjnej, która na przykład przenika przez skórę, wnika do wątroby i szkodzi nam. Dla mnie to jest bardzo ważne, a też staram się patrzeć na etykę firm, tych, które produkują te kosmetyki, czyli nie kupuję kosmetyków testowanych na zwierzętach, no chyba, że o tym nie wiem, no to może mi się zdarzyło, ale świadomie staram się nie kupować takich kosmetyków, podobnie jak no patrzę na to, żeby te kosmetyki później po przetworzeniu nie niszczyły środowiska, czyli staram się kupować na przykład naturalne szampony, płyny do kąpieli, nawet chemię gospodarczą, czy rzeczy do prania, na przykład proszki do prania, czy płyny, takie jak najmniej ciężkie. Nawet powiem Wam, że rzeczy do czyszczenia łazienki co jakiś czas, tylko bardzo rzadko, raz na 3 miesiące używam jakichś takich mocniejszych środków, żeby doszorować coś, naprawdę tak na połysk. Natomiast na co dzień używam środków ekologicznych, które też są bardzo skuteczne, ale na przykład czasami nie da się czegoś wybielić za pomocą tych takich bardziej ekośrodków, więc no co jakiś czas, żeby na przykład wannę czy sedes doprowadzić do naprawdę takiej śnieżnej bieli, no to zdarza mi się użyć coś ostrzejszego, przyznaję. Jeżeli znajdę ekośrodki, które będą to robiły zamiast tego, to na pewno się przerzucę. Także jeśli macie jakieś sugestie, jak wybielać bez użycia tych mega mocnych chemicznych środków, to proszę piszcie, koniecznie. No i właśnie, wracając. Kupuję kosmetyki dla siebie i dla innych, ale oczywiście jeżeli są to prezenty, no to staram się, żeby to były nie tylko dobre składowo, ale też ładne i przyjemne w użyciu kosmetyki i skuteczne, oczywiście. No więc kilka pokażę Wam. Kupiłam tutaj dla jednej osoby pokazywany już wcześniej taki koszyczek aluminiowy, do tego krem do rąk, taki mini kremik i kupione zresztą w Lumpeksie kule do kąpieli, takie musujące, zapieczętowane, to jest nowiusieńkie i to jest z Marks & Spencer's Beauty, więc super, uważam, że fajna rzecz, wcale nie aż takie tanie to jest. No i kupiłam coś takiego i mam taki zestawik, który pięknie zapakuję i będzie fajny prezent kosmetyczny, także częściowo z Lumpeksu, w większości z Lumpeksu w zasadzie. No i tak, i tutaj też dla jednej osoby z rodziny kremiki, kremik na noc i hydrolatne roli. Takie naturalne kosmetyki, które można ze sobą też połączyć, albo to używamy jako toniku, ten hydrolat, taki nawilżacz, coś do wspomożenia skóry, szczególnie w zimie do nawilżenia i bardzo fajne kremy z tej serii Natura. Ja używam albo Soraya Plante, takich jako bazy takich kremów, albo właśnie tych Natura też są bardzo fajne. Dobre składy, takie właśnie naturalne.
Co jeszcze mam tu pokazać? Aha, no i to są rzeczy niedrogie, około 20 zł za sztukę. Oczywiście to nie jest najtańszy jakiś kosmetyk, ale to są takie raczej przystępne rzeczy, prawda? Pokażę Wam teraz moje kosmetyki do makijażu też. Wcześniej już też w holu pokazywałam kosmetycznym te kosmetyki. I to są takie firmy Zao kosmetyki. Słuchajcie, to jest super rzecz, bo to jest refill, czyli tutaj kupujemy sobie raz opakowanie, które nie jest zbyt tanie. To jest kilkadziesiąt do nawet 200 zł, zależnie od rozmiaru tych etui. No i oczywiście, co jest fajne w tym, że to jest przede wszystkim naturalny kosmetyk, bez właśnie jakichś takich szkodliwych substancji. I po drugie właśnie refill, czyli kupujemy sobie co chcemy do środka i to jest naprawdę super rzecz, przepiękna. Zobaczcie, to jest w ogóle taki bambus, bambusowe opakowanie i naprawdę pięknie wykonane, tak minimalistycznie, bardzo nowocześnie i naprawdę, no to jest jedno z najpiękniejszych opakowań, jakie miałam, właśnie taka czysta natura, ślicznie wykonane, pięknie i do bardzo dobrej jakości. No tak jak mówię, nie jest to bardzo tanie to Zao, ale bardzo piękne i pięknie się tym maluje. Bardzo skuteczne kosmetyki. I zobaczcie, ja tutaj mam zrobioną swoją kompozycję, bo tu można zamówić co chcemy. Może być na przykład jeden puder, czy też rozświetlacz i cienie, dajmy na to. Ja sobie tu jeszcze wsadziłam taką moją pacynkę. I duże lusterko, super, nawet jeszcze nie odkleiłam folii, mimo że to w lecie kupiłam od tego lusterka. No i właśnie tutaj sobie można wymieniać te wkłady. No i to jest super, zobaczcie, po prostu wyjmujecie, wkładacie, jak chcecie sobie wymienić na przykład na lato zestaw kolorów, no to te wyjmujemy, chowamy, czy gdzieś odkładamy do pudełeczka, a tutaj sobie wkładamy to, co chcemy na bieżąco. Świetna rzecz na wakacje, bardzo praktyczna, bo czasem nie mamy lustra pod ręką, załóżmy na biwaku, czy gdzieś w aucie. I dowolny zestaw tutaj możemy sobie dać, coś takiego podręcznego. Także ja jestem zachwycona tym i sobie właśnie zamierzam dokupywać takie osobne cienie teraz, czy rozświetlacze. No i druga rzecz z tej samej serii to jest mój rozświetlacz Zao. To jest taki rozświetlacz, ale może działać też jako cień do powiek, taki delikatny, bo to jest takie w dwóch odcieniach. No i niestety Wam tego nie pokażę na tym, bo mi się to rozsypało. Spadło mi pudełko, niestety puf, poszedł ten rozświetlacz. Jest w pyle, więc jak go pokażę Wam tak, no bo to jest po prostu coś takiego i widać, że jest rozsypane niestety. To jest na magnesiki, więc bardzo praktyczne też. No nie można tylko tego opuścić, no tak jak każdego kosmetyku, bo się może nam posypać. Używam oczywiście tego, bo mi szkoda wyrzucić, bo to jest drogi kosmetyk dosyć. Około 70, czy 60 czy 70 zł sam wypełniacz, sam refill kosztuje. No i kupiłam sobie teraz nowy, ale poczekam, aż trochę jeszcze zużyję tego starego rozsypanego i dopiero sobie taki nowy wkładzik, już nie rozsypany, wsadzę, bo właśnie dokupiłam. Bardzo Wam polecam to Zao, naprawdę, i te cienie są piękne, trwałe i bardzo, bardzo ładne kolory, ładne efekty robią. Jeśli zależy Wam na ekologii albo na tym, żeby mieć zdrowe dla siebie kosmetyki. Następne jeszcze rzeczy, pokażę Wam tutaj moje pudry, które już też pokazywałam. Dokupiłam sobie ostatnio też wypełniacz, bo mi się skończył puder jedwabny. To jest Biochemia Urody firma i oni produkują komponenty kosmetyczne i to jest puder z czystego jedwabu, sproszkowany jedwab. Idealnie matuje cerę, jest bardzo delikatny i nie robi takiego efektu płaskiej twarzy maski, tylko jest taki, no jak to jedwab, niby matuje, ale to ma taki aksamitnie jedwabisty wygląd. Przepięknie właśnie robi ten i jest bardzo tani, kochani, 13 zł chyba puder plus 3,5 zł takie pudełko. No pudełka nie są rewelacyjne, w sensie takie zwykłe plastikowe pudełeczko, można sobie przysypać do innej puderniczki, jeśli macie ją. Typowa takie pudełeczko na puder sypki, trzeba sobie kupić osobno pudełko, ale w jednym zamówieniu przesypać i super. To samo puder bambusowy, też bardzo ładnie działa, troszkę bardziej matuje, bo jedwab jednak daje więcej tego pięknego takiego touchu. To nawet nie jest połyk, bo to nie ma drobinek żadnych, tylko to jest takie miękkie bardzo na skórze i dlatego bardzo, bardzo cenię sobie ten puder, jest fajny. Kolejne dwie bio rzeczy i zamówiłam to z Eco Bed, bo zawsze zamawiam tam te eko kosmetyki, bo mają wszystko w zasadzie.
Korektor pod oczy Everyday Minerals Fairly Light odcień jest super, wypróbowałam już. Nie tylko pod oczy, zresztą go stosuję. No i to są minerały, więc zdrowe dla skóry. Oraz kupiłam sobie taki trzykolorowy korektor firmy Santé i wypróbowuję go. I powiem Wam, że co jest super w tym korektorze, pokażę Wam tu kolory. Wiadomo, zielony do czerwonych zaczerwienień, korektor ten beżowy do normalnych jakichś tam wyprysków, czy też nierówności skóry. No i ten różowy pod oczy, bardzo dobrze maskuje cienie pod oczami. I mają taką kremową, lekką konsystencję, która nie robi takich maziak. Raczej nie zostaje, chyba że za dużo nałożymy w jakichś tam fałdkach. No i bardzo ładnie wygładza skórę, to znaczy nie robi się taka miazga z tego, tylko fajnie ta skóra jakby to przyjmuje i no i podoba mi się. Naprawdę super zakup i to są niedrogie rzeczy. To jest już troszkę droższe, ale ten korektor Santé bodajże około 20 par złotych kosztował. Także super sprawa. Polecam bardzo. Czyli znowu eko kosmetyki. Ostatnie moje takie eko kosmetyki jakby dla mnie to Bibio, seria. Kupuję balsamy, takie masełko do ciała, to jest akurat naturalne, nawilżające masło do ciała. Ma specyficzny zapach, taki trochę apteczny, ale przyjemny, przyjemny. To jest opuncja figowa, biała herbata i czuć tą białą herbatę, jest takie świeżoziołowe troszkę to masło, ale bardzo skuteczne. Powiem Wam, że nawet ja mam problemy z suchymi piętami, to bardzo dobrze działa. Super nawilża i super natłuszcza. No i kremik do rąk, też Bibio. Lubię tą markę, bo naprawdę fajne składy są. Też nie są to jakieś mega tanie rzeczy, ale bardzo polecam je, naprawdę. No i kochani, też dla jednej osoby mam jeszcze prezent eko. I to bardzo, bardzo fajny tusz Lili Lolo. To jest też taka eko firma, ale z wyższej półki. To już są takie ceny jak typu czy Lancome, czy no, zbliżone do tych ekskluzywnych marek, które możecie dostać czy w Sephorze, czy w Douglasie. Bardzo, bardzo dobrej jakości, ma świetne opinie ten tusz. Ja go nie próbowałam, bo to jest zapieczętowane, to jest prezent, ale bardzo dużo właśnie użytkowników poleca ten, że jest świetnej jakości tusz i no i właśnie jest ekologiczny, ale przede wszystkim, że właśnie ma bardzo, bardzo dobrą jakość i ma same pozytywne oceny. Także wybrałam najlepszy, jaki był. Miejmy nadzieję, że się sprawdzi, dam Wam znać. No i ostatnie już rzeczy. Kochani, to jest taki zestaw, kupiłam dla też pewnej osoby z rodziny. Koszyk jest nowy, także to jakby pomijam. Ale mogę Wam powiedzieć, że kupiłam go w Pepco, bo chyba pierwszy raz od 2 lat byłam w Pepco. Tak dla ciekawości, bo w Wieliczce otwarli taką mini galerię i tam jest właśnie Pepco. I myślę sobie, ach, zobaczę, co tam mają. No i kupiłam koszyk, co mnie zdziwiło, 15 zł, więc no, ani tanio, ani drogo, ale będzie pasował, myślę, do wystroju tej osoby. Dlatego go kupiłam też jako opakowanie na prezent, bo nie mogłam znaleźć tego typu rzeczy niestety ostatnio w Lumpexie. Stwierdziłam, że nie, już nie będę dłużej czekać. No i tak. Sole do kąpieli, oczywiście z perfumerii, też naturalny produkt i z morza martwego. I kupiłam coś przepięknego w Lumpexie, zobaczcie, taki kryształowa karafka, słoik kryształowy. To jest prawdziwy kryształ, to nie jest jakaś podróba. No i naprawdę jest bardzo, bardzo ładny, a będzie pasować do łazienki tej osoby, o której myślę. No i to jest słoik na te sole, czyli one nie będą sobie tak stały w tym brzydkim plastikowym opakowaniu, tylko właśnie wiem, że ta osoba bardzo dba o estetykę wnętrza i że nawet szampony nieraz, czy jakieś płyny przelewa do butelek, które pięknie wyglądają w łazience, więc wiem, że to będzie super fajny, trafiony prezent. No i naprawdę przepiękna, stara rzecz, także myślę, że się spodoba. Taki gruby, krojony kryształ. No i do tego poduszka. I słuchajcie, moje odkrycie ostatnie, poduszka z orkiszem w środku, takie czyste, wyczyszczone łuski orkiszu i to jest super rzecz dla osób, które mają problemy z kręgosłupem, z bólami karku, czy z bólami mięśniowymi. Tą poduszeczkę, która ma też bardzo fajną poszewkę, taką ładną i można ją bardzo łatwo zdjąć i prać. Można to podgrzewać w piekarniku lub w mikrofali, ale zalecają piekarnik. Owijamy folią i podgrzewamy. Następnie można też to mrozić w zamrażarce, w woreczku. I wtedy działa to kojąco, czy chłodząco, czy grzejąco właśnie. Można sobie położyć też
dla kobiet polecam, na przykład na brzuch, kiedy mamy bóle. Także super rzecz. I ja powiem Wam, że ja śpię na tej poduszce już, bo mam też swoją, kupiłam sobie dla siebie, pod karkiem właśnie tutaj, bo ja mam właśnie problemy z kręgosłupem i to pomaga. I to bardzo fajnie robi. Próbowałam też właśnie w czasie, jak miałam migrenę, ciepłą tą poduszkę sobie kłaść na szyję, bo mi od szyi ta migrena przychodzi i bardzo fajnie to działa. Także postanowiłam kupić też dla tej osoby, bo wiem, że też ma takie problemy właśnie z kręgosłupem. Także taki zestawik świąteczny to jest. Kochani, ostatnia dzisiaj rzecz, którą Wam pokażę, to jest rzecz dla mojego brata i on o tym wie, ponieważ to jest ustalony prezent. Także niczego nie zdradzę. Bardzo Wam to polecam, ale to nie jest, oczywiście to nie jest żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił. To jest rzecz nowa. Nie kupiłam jej dla siebie, więc czuję się rozgrzeszona, że nie kupiłam nic sobie nowego w tym roku, ale to jest prezent. No więc po prostu wiem, że to jest wymarzony prezent i uzgodniony prezent. Kaptur taki dla mężczyzny, ale są też takie kobiece, firmy Hultaj Polski. Fajna, bardzo fajna marka, taka designerska, nowoczesna, polska. Robią świetne rzeczy w stylu trochę jeździeckim, ale bardzo dużo mają fajnych, takich artystycznych, dobrej jakości ubrań. I mój Wiktor ma ten kaptur już dłuższy czas i to jest jego jedna z ulubionych rzeczy, które po prostu ma w swojej garderobie. Pokażę Wam, bo to jest naprawdę coś fajnego. To nie jest rzecz tania, więc to jest taki już prezent, powiedzmy, na gwiazdkę, nowy rok i tak dalej. Super, naprawdę świetna rzecz. Pięknie to wygląda, jak się to włoży. To jest kaptur od razu z takim jakby szalem, bardzo gruby, gruba bawełna, zobaczcie. Tutaj ma taką metkę i to jest ocieplane. Naprawdę super, świetna rzecz i bardzo Wam polecam tą markę, bo z świetnej jakości. I po 2 latach używania mój Wiktor w ogóle nie zużył tego. To jest prawie jak nowe, także naprawdę to jest bardzo dobra jakość, mimo dość wysokich cen. Jeżeli coś takiego by Was interesowało, to Wam polecam. Naprawdę nie ma się czego obawiać, super jakość, super obsługa. I, no i fajnie, że polska firma, że taka niszowa polska firma, to może już nie niszowa, bo są dosyć chyba modni teraz, ale naprawdę takie firmy polskie i firmy, które nie są właśnie sieciówkami, polecam. I jak najbardziej dla mnie to jest eko, bo to są rzeczy na lata, to są rzeczy świetnej jakości, bardzo stylowe i super, także tadam. No i tak, kochani, to jest już ostatnia dzisiaj rzecz. Mam nadzieję, że moje prezenty, pomysły i kosmetyki się Wam podobały, tak jak i stylówki moich widzek. Brawo. I zapraszam Was już za 2 dni na mały haul zakupowy, ale z super rzeczami. Jedna rzecz jest naprawdę mega ekskluzywnej marki designerskiej, także zapraszam już na haul i stylóweczki we czwartek. Do zobaczenia, kochani, trzymajcie się, cześć! Pozdrawiam Boga.